Ty piszę, czy mówię o tym, żeby programować to, co chcesz uzyskać. To, co chcesz mieć, piękną żonę, fajne dzieci, zajebisty dom, $1 000 000 na koncie. A co ci Kościół mówi? Moja wina. A co ty, powtarzając takie słowa, po jakimś czasie zdobędziesz w życiu? Gnój. Twoje życie będzie gnojem. Kumasz czatę? Jak twoje życie będzie się pieprzyć, za przeproszeniem, za pomocą takich właśnie rzeczy, których jesteś uczony, uczona, w tych kościółkach, to będziesz chodzić do spowiedzi, prosić Boga o przebaczenie, o pomoc i tak dalej, i tak dalej. Żaden Bóg, żadne bóstwo, żadna istota nie pomoże ci w niczym, ani też nie przeszkodzi. To ty sam, samodzielnie, sam, sama programujesz swoje życie. Jeżeli mówisz sobie codziennie, o kuźba, ale pogoda do dupy, kurwa, znowu będzie mnie boleć głowa. Chcesz, to masz, proszę bardzo. Bo tak zostałeś zaprogramowany. Coś cię boli, o kuźba, ale mnie boli, ja pieprzę. Chcesz, to masz, proszę bardzo. Tak to działa. Tak to działa. Natomiast powinnaś robić coś innego. Codziennie jak patrzysz w lustro rano, czy w ciągu dnia, spójrz sobie w oczy i powiedz: kocham cię, Andrzejku. Kocham cię, Aniu. Kocham cię, Grażynko. I nie tylko w lustro, przy różnych codziennych zajęciach, jak będziesz robić sobie cokolwiek, bawić dzieci, nie wiem, pójdziesz na spacer, gotujesz obiad, powtórz to ponownie. Nie w lustro, tylko do siebie, do swojego własnego serca. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Non stop. Powtarzaj to jak najczęściej. Aby twój mózg uwierzył w twoje słowa, to też sobie to wizualizuj. To jest to samo jak z tym pisaniem. Tam pisząc też możesz napisać: kocham cię. I dopiero po jakimś czasie, jak już twój mózg zaakceptuje, że kochasz siebie, to nauczy cię kochać innych ludzi i cały świat, i cały wszechświat. I dopiero wtedy będą realizować się twoje marzenia zapisywane tam w tym zeszycie. I kolejna sprawa, też czego uczą ludzie, którzy już stworzyli swoje życie i jest idealne to życie, tablica marzeń. Tablica marzeń. Wpisz sobie w Google na obrazki tablica marzeń. Obrazki Google, albo ogólnie w Google. Poczytaj. Kup sobie tablicę korkową, jakąkolwiek dużą tablicę. Zawieź na ścianę. Kupuj sobie jakieś czasopisma kolorowe, wycinaj stamtąd obrazki. Rzeczy, które chcesz mieć, które chcesz osiągnąć. Zajebistą furę, samochód, fajny dom, zgrabną kobietę, przystojnego faceta. Wycinaj sobie to i przyklejaj, przypinaj do tej tablicy marzeń. Ponieważ poprzez obrazki tego typu, przypinane, przyklejane do ściany, codziennie, codziennie wielokrotnie będziesz na to patrzeć. To jest tak samo jak z tymi papierosami. Wielokrotnie, codziennie będziesz na to patrzeć. Czyli będzie programowana twoja podświadomość, że ty tego chcesz. I twoja podświadomość stworzy w twoim życiu sytuację, za jakiś czas będzie stwarzać tych sytuacji coraz więcej. Takie sytuacje, w których będą się wydarzać rzeczy, których ty chcesz. Pragniesz. Chcesz to mieć. Dobrą pracę, dobrą propozycję pracy, fajny samochód, dużo pieniędzy na koncie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Tak to działa. Tak to właśnie działa. No i jeszcze kolejna sprawa. Kawa jest.
musiał szybciej zacząć pić. Położę to tutaj, potem wyrzucę, żeby nic nie zwiało się. Ale sobie jeszcze zapalę. W takim stanie, w jakim nie widzisz teraz, ja mam trzy zęby tutaj tylko, prawdopodobnie widzisz nie po raz ostatni. Bo tego filmu by nie było, nie powstałby teraz, ponieważ wczoraj miałem mieć wyrwane te zęby. Ponieważ jestem umówiony z gabinetem stomatologicznym na wstawianie protez, górnej i dolnej, pełnej. Pełnych górnych i dolnych protez. I na wczoraj miałem wizytę umówioną, mieli mi te trzy ząbki wyrwać. Chyba w 5 albo 6 miejsc wbijali mi igłę, żeby znieczulić. Ale się okazało, że potem jak tam szpikulcem dotykała w różne miejsca, to jeszcze gdzieś tam po prostu czułem ból, odczuwałem ból. Mówiłem jej, może jednego zęba wyrwać i na następnym tygodniu kolejnego, ale nie, powiedziała, one są trzy przy sobie i muszą być trzy wyrwane razem. Więc będzie spora rana, tak? Przez miesiąc czasu będzie to się goiło, może dłużej. Potem będą mierzyć raz na tydzień szczękę, no różnymi tam swoimi metodami. No i potem będę miał wstawianą protezę i górną, i dolną. Koszt 600 funtów. No taką wybrałem. A prawdopodobnie zastrzyki znieczulające nie zadziałały w pełni, ponieważ no działało sporo, tam miałem tą buzię taką, że wiesz, no ja jej nie czułem prawie. Dlatego, że po prostu nie jadłem w tym dniu nic. Ona prosiła, żeby... Witam Państwa. Polacy? A oni, no powiedziała mi, że muszę coś po prostu jeść w tym dniu, jak będą te zastrzyki robione, tak? Bo mu, no, zastrzyki przeciwbólowe, znaczy przeciwzniczuleniowe, no zadziałają w pełni, jak będzie w organizmie przetworzenie cukru i tak, i inne tam rzeczy. Nieważne, nie znam się na tym. W każdym razie, no, muszę na następnej wizycie po prostu zjeść coś porządnego przed wizytą, w ciągu ogólnie całego dnia po prostu jeść, nawet wcześniej też kilka dni jeść normalnie, ponieważ ja ogólnie jem tylko raz na dobę i zawsze po południu, więc no, niestety nie zadziałało. Dlatego też postanowiłem dzisiaj nagrać ten film, żeby, no bo planowałem już nagrać ten film już przez długi czas, naprawdę przez chyba z miesiąc czasu albo i dłużej chciałem to w końcu nagrać. Poza tym to o tym zapisywaniu w zeszycie i w takich innych rzeczach ja też dowiedziałem się od innych ludzi. I to całkiem niedawno. Ja wcześniej sobie myślałem, że wystarczy to wizualizować. Nie, nie wystarczy. Uwierz mi, nie wystarczy. Ludzie, którzy mają cholerę kasy, milionerzy na świecie, piękne samochody, wspaniałe dziewczyny, wspaniałych facetów, mężów, przyciągają ich. Twoja podświadomość stworzy w Twoim życiu sytuację, ona stworzy takie sytuacje, w których Ty się znajdziesz, w których będzie to realizowane to, co Ty chcesz. Ale też pod jednym warunkiem. Musisz wierzyć w to, że już to masz. Nie w ten sposób, że chcę być zdrowy, chcę wspaniałego faceta, chciałabym mieć wspaniałego faceta, chciałbym mieć zajebistą laskę, chciałbym mieć świetną żonę, chciałbym mieć... Nie. Ponieważ chcę, chciałbym, chciałabym, to jest przyszłość. A dla Twojej podświadomości przyszłość to może być Twoje przyszłe wcielenie. Za 100, za 1000 lat. Rozumiesz? Aby dokonało się, nawet za jakiś czas, jeżeli to będą lata, jak uzyskasz, nie wiem, milion baksów na koncie, aby to się dokonało, to Ty musisz wierzyć, że to już masz. Czyli właśnie pisać w takim
takim sposobem. Dziękuję za 1 000 000 euro na kontach moich kontach bankowych. Dziękuję za to, że już to mam. Kolejna sprawa. Postaraj się wyrzucić ze swojego słownika wszystkie słowa negatywne. Wszystkie. Jak codziennie rozmawiasz z kimkolwiek, o czymkolwiek, będziesz się łapać, ja też się jeszcze łapię na tym. Zacznę czasami. Czasami powiem jakieś negatywne słowo. Czasami o kimś powiem coś negatywnego. Czasami o sobie coś pomyślę negatywnego. Będziesz się na tym łapać, bo jak już wiesz, o co chodzi, będziesz się na tym łapać. I za jakiś czas tych słów będzie, tych sloganów, tych elementów w swoim życiu będzie coraz mniej. Po prostu łap się na tym i likwiduj ze swojego słownika wszystkie słowa negatywne. Ok? W stosunku do siebie, w stosunku do innych, w stosunku do świata. Jak się budzisz rano i pada deszcz, powiedz sobie, ale jest piękny dzień. Dziękuję za ten wspaniały dzień. Jak cię teraz na przykład zaboli głowa, bo akurat no, masz jakieś problemy zdrowotne, dziękuję za idealne zdrowie. Rozumiesz? Programuj siebie stale, non-stop. To tak jak mówię, nie zdarzy się, że już teraz ci głowa przestanie boleć w tym momencie, tak? To nie jest nawet jakaś głowa. To jest stałe programowanie siebie i to będzie się zdarzać w twoim życiu za jakiś czas. A będzie się wydarzać pod warunkiem, że twój mózg, twoja podświadomość uwierzy w to, że ty naprawdę tego chcesz. To może być miesiąc, rok, półtora roku, dwa lata, nie wiem. U każdego działa to inaczej. U mnie też to będzie działać inaczej. I działa inaczej. U ciebie też. Zobacz, widzisz ten rower? To jest na statywie kamera, tak? Więc pokażę ci go jeszcze raz. Zresztą pokazywałem wcześniej, tak? Widać? Chyba widać. Pokazywałem wcześniej już, jak nagrywałem tam tą wodę, tak? Na tym takim mini wodospadzie z bulgotaną wodę. Pokazywałem mój rowerek. O tym rowerku marzyłem przez chyba jakieś 3-4 miesiące. Nie mówię konkretnie o takim. Po prostu chodząc sobie tu na spacery, kiedyś chodziłem o kulach, bo miałem problemy zdrowotne z nogami. Wyłem z bólu. Spowodowałem, że zniknęły moje wszystkie choroby. Też między innymi dzięki temu, ale też również dzięki suplementacji. O tym dzisiaj teraz będę mówił. Ale chodząc sobie na spacery, po tym jak już mogłem chodzić, widziałem jak ludzie jeżdżą na rowerach i programowałem siebie w ten sposób. Niedługo ja będę jej tak jeździć. O, to jest mój rower. Nie pamiętam dokładnie tych programów, jak sobie to programowałem, ale w momencie, kiedy widziałem, jak ktoś jedzie na rowerze, to programowałem sobie w głowie, że ja mam taki rower. Poszedłem w końcu do sklepu, takiego serwisu rowerowego i chciałem kupić, wiesz, rower, bo myślę sobie, kurde, gdzieś za 5 dych, za 50 funtów, nie? Oni się zaśmiali i mówi, nie no pani, nawet takich nie mamy. Pokazali mi katalogi. Najdroższy rower, jaki tam jest, kosztuje 7000 funtów. Natomiast no ja mówiłem, no ja nie mam za dużo pieniędzy, więc nie, no bo nie miałem niestety wtedy, jakieś tam grosze zarabiałem. I jeszcze byłem też wtedy na zasiłkach dla niepełnosprawnych. Więc powoli. Nie, wtedy już nie byłem, przepraszam, wtedy zarabiałem jakieś pieniądze. Tak, to niedawno było. Więc zaproponowali mi rower za 400 funtów. Wpłaciłem im na początku stówę, potem kolejną stówę. Tam w którymś kolejnym miesiącu odebrałem rowerek. A to jest też taki serwis rowerowy. Znaczy, to wygląda w ten sposób, że jak kupujesz u nich rower, to przez chyba pół roku masz zero. Zero, płacisz zero pieniędzy, jak coś się stanie. Czyli przebijesz oponę, nie wiem,
ustawić światła, ustawić cokolwiek, tak? Coś się stanie z rowerem, idziesz do nich, ci zrobią. Za darmo zapytaj. Więc uważam, że sklep jest bardzo dobry. Ten sklep, serwis jest przy samej rzece, no dosyć daleko stąd. Ma taki znak ósemka na tym, przy samej rzece. Przy mostach. Kawa wystygła pewnie. Masz już zeszyt? To na co czekasz? Do sklepu po zeszyt! Trzymaj się, papa. Znaczy, no przepraszam, jeszcze nie kończymy tego filmu. Jadę jeszcze w inne miejsce. Jeszcze coś tam sobie pofilmuję, nagram może siebie, może już nie siebie. W każdym razie tutaj kończymy to, co miałem ci powiedzieć, przekazać na ten temat. W jaki sposób programować swoje życie, ustawiać całe swoje życie, swoją przyszłość, już wiesz. Dziękuję. Trzymaj się, powodzenia. Życzę ci wszystkiego najlepszego. I życzę ci spełnienia wszystkiego, o czym sobie tylko zamarzysz. Trzymaj się. No, nie trzymaj się, przepraszam, jeszcze będzie dalej, okej. No, papa, na razie. Teraz pojadę sobie tam. Tam, gdzie widzisz ten biały budynek. I koło tego budynku po lewej stronie widzisz takie maszty. Przez chwilkę podtrzymam telefon, żebyś zobaczyła te takie maszty, tak? To jest żaglowiec. Nieczynne oczywiście, to jest bardziej jako muzeum, ten budynek to też jest w środku muzeum, wstęp wolny. I do budynku wstęp wolny, i na statek wstęp wolny. Na dole na statku, na jednym z pokładów jest kawiarenka, są sklepiki różnego rodzaju. Oczywiście jest też wyposażenie statku, jakieś beczki, jakieś inne rzeczy, zajebista sprawa. Silniki w środku są też, byłem tam w środku, byłem raz. Ale chcę tam teraz pojechać i ewentualnie jeszcze tam coś blisko nagrać, tak? No, po prostu sam zaglobić, już nie będę nic w zasadzie mówił na ten temat, a może jeszcze coś powiem. No tak, jeszcze coś powiem. Ale tam, w tamtym miejscu. Okej. Okay. Teraz muszę znieść ten rowerek. Zobacz, jaki zajebisty rower. Zajebisty. Kocham ten rower. Uwielbiam go. No okej, okay. Muszę go teraz znieść stąd. No okej, okay. Jestem przy żaglowcu. Za mną jest z tyłu, zaraz go pokażę. Czyż tu nie jest pięknie? Coś tam mi zaburczało chyba w drugim telefonie. Ten telefon mam tylko do nagrywania, a mam drugi telefon do rozmów, dzwonienia, odbierania. Ogólnie do rozmów, tak? Teraz pokażę ci żaglowiec. Tamta budka szklana. To jest przejście na statek. Można też sobie coś kupić, chyba jeszcze jakieś rzeczy, ale ogólnie no, przez tą budkę się przechodzi, tak? I tu jest fajny ten budynek, ponieważ to szkło takie z zewnątrz odbija pięknie ten statek. Zaraz pokażę bliżej. Łabędzie podpływają. Zawsze jak ktoś stoi przy barierkach, to one myślą, że jakieś pożywienie ktoś im rzuci. A ja nic nie mam ze sobą. Na
Następnym razem trzeba będzie się zaopatrzyć. Zobacz. Piękne, co? Niesamowite odbicie. Dobrze to zaprojektowali. Świetnie to wygląda. Zapewne poznajesz ten widok, tak? Wieża. O, ptaszek, cześć. Przy tamtej wieży nagrywałem przez chwilkę. O, tu jeszcze kilka ptaszków. Ekstra. A teraz jestem przy żaglowcu. Zapewne wpuściliby mnie z rowerem na ten żaglowiec. Bo przecież normalnie mamusie wchodzą z wózkami, to z rowerem też cię wpuszczą. Wiadomo, no ale nie chce mi się tam wchodzić, bo też już za bardzo nie mam czasu, miałem telefon, muszę jechać do domu, no powiedzmy gdzieś za godzinę muszę być w domu, także spoko, ale chcecie jeszcze coś o czymś opowiedzieć, tak? Tak jak mówiłem, że jeszcze o czymś powiem, dotyczący o czymś, co dotyczy właśnie naszego programowania, tworzenia swojej przyszłości. Jak sądzisz? Oczywiście nie możesz znać odpowiedzi na to pytanie, które teraz zadam. Odpowiem ci na nie, ale pomyśl. Jak sądzisz? Dlaczego ja znalazłem się w Szkocji? Dlaczego ja tu jestem? Jestem tu już 8 lat. Podoba mi się tu zajebiście. Ale dlaczego się tu znalazłem? O to chodzi. Przyjechałem tu oczywiście na prośbę mojego brata. Więc można by twierdzić, że no, skoro mój brat wcześniej wyjechał z rok wcześniej ode mnie, w 2007 roku, do pracy, to potem mnie ściągnął, tak? Powiedzmy, że też do pracy. Nie. Poprosili mnie, on i jego rodzina, czyli żona, on i jego żona, abym przyjechał i im pomógł. Dlatego, że jeszcze wtedy ich syn nie był pełnoletni, a tutaj są takie prawa w Wielkiej Brytanii, że dziecko, jak oboje rodziców pracuje, to dziecko chodząc do szkoły nie może wracać do pustego domu ze szkoły. Ktoś musi być w domu, albo opiekunka, na której płacimy, albo brat, który schorowany, nie pracuje. Zawsze jakieś handelki, bazarki, tak? Więc można go ściągnąć. Oczywiście na początku byłem przerażony, że mam tu przyjechać, mam tu zamieszkać, nie znając języka. Nadal nie znam języka, jestem tu już 8 lat. Masa tłumaczy na każdym kroku. Nie znasz języka, żaden problem. Telefon jest tłumacz. Na każdą wizytę, nie wiem, przychodnia, cokolwiek innego. Ale nie o to chodzi. Dlaczego ja się tu znalazłem? Zastanawiałem się na tym jakiś czas temu. Dlaczego ja się znalazłem w Szkocji? Dlaczego nie w Bułgarii, w Niemczech? Nie wiem, w USA, gdziekolwiek indziej. Dlaczego w Szkocji? Od młodych lat, jak miałem 17-18 lat, uczęszczałem. Byłem jednym z założycieli klubu fantastyki w Olsztynie pod nazwą Stalker. Potem na początku, jak ja zakładałem ten klub, zgromadziłem parę osób. Do klubu weszły osoby, które no, czytały, dużo czytały książek. Ja wtedy nic nie czytałem, opierałem się na filmach. Więc na takim, można powiedzieć, ogólnym, walnym zgromadzeniu pierwszym takim wybraliśmy na prezesa klubu osobę, studenta wtedy jeszcze, który no, był oczytany, tak, w fantastyce.
I ogólnie klub miał się opierać na literaturze, a nie na, jakichś tam filmach. Więc ja też w końcu musiałem zacząć czytać. Na początku też mnie to przerażało, żeby coś czytać. Ale w końcu, no możesz mi wierzyć lub nie, no bez znaczenia. Powiedzmy, że po jakimś czasie, po już tam x latach, na moich półkach, w domu, w moim pokoju, gdzie z jednej, z drugiej strony ściany były betonowe, zawieszałem półki sznurowe. Pracowałem wtedy na różnych etatach i praktycznie każdy pieniądz, no bo byłem, wiesz, no mamę, tatę miałem, tak, więc na życie miałem raczej, więc powiedzmy, że to, co zarabiałem, wydawałem na książki. Wynosiłem stosy książek z antykwariatów. Czasami z księgarni. Po jakimś czasie na swoich półkach wiszących, sznurowych półkach, na tych ścianach betonowych miałem 8 tysięcy powieści. Wszystkie przeczytane oczywiście. Potem wymieniałem się jeszcze z ludźmi z klubu. Ogólnie w tamtym okresie czasu mniej więcej tak sobie policzyłem, że przeczytałem jakieś 20 tysięcy książek. Jaki to był czas? Nie, bez znaczenia. Bez znaczenia. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tych książkach było coś, o czym zawsze bardzo chętnie czytałem. A mianowicie baśnie. Baśnie. Uwielbiałem baśnie. Po prostu je uwielbiałem. I w tych baśniach bardzo często przejawiały się jakieś, wiesz, księżniczki, czarownice, księża, tak, jakieś wojny rycerskie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie czarodzieje, tak? A najczęściej takie rzeczy typu baśnie wywodziły się właśnie z terenów Szkocji. Z tych terenów tutaj, stąd. Potwór z Loch Ness na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc w młodych latach, mając 17, 18, 19, 20, 25 lat, naprawdę przeczytałem sporo różnych baśni, w których takimi głównymi wątkami były właśnie jakieś czarodzieje i tak dalej, i tak dalej. I zawsze gdzieś to się opierało tutaj w tych granicach, powiedzmy, Szkocja i okolice. Więc można by rzec, że zaprogramowałem w młodych latach swój przyjazd do Szkocji. I nie ma tu żadnych zbiegów okoliczności. Zero. Nie ma żadnych przypadków w naszym życiu, ani żadnych zbiegów okoliczności. Po prostu to sobie zaprogramowałem. Marzyłem o tym od lat. Zaprogramowałem to sobie. Ale dlaczego dopiero w wieku 45 lat przyjechałem do Szkocji? No cóż. Powiedzmy, że w klubie fantastyki, przez klub fantastyki, przez książki przewijałem się przez, nie wiem, 2, 3, 5 lat. Potem była praca, potem były inne zajęcia, inni przyjaciele z klubu. W zasadzie tak już po jakimś czasie ten klub przejął ktoś inny. Znaczy, no inne osoby, ja już tam rzadko uczęszczałem. Książki też już tak za bardzo nie czytałem, potem pracowałem na etatach i tak się zapomniało. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Jak będziesz to sobie stale programować, non-stop, dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, przepisywać w tym zeszycie, wizualizować, tworzyć tablicę marzeń, to bardzo szybko zaczną się realizować te rzeczy. Rozumiesz? Natomiast tak jak z tym człowiekiem, który sobie ten dom zaprojektował, to zobacz, minęło parę lat, zanim zdobył ten dom, tak? Dopiero sobie przypomniał, jak przeprowadzał się, że no, znalazł te papiery. I tak samo jest u mnie z tą Szkocją. Przypuszczam, że w Szkocji znalazłbym się dużo, dużo wcześniej. No to nieważne, że wtedy była, nie wiem, komunizm w Polsce, no bez znaczenia. Mój kolega wyjechał do Australii za czasów komunizmu. No i tyle. No dobra, będę kończył ten film. Rozmawiałem z kolegą przez ponad pół godziny czasu, wytrącił mnie kompletnie z
z tematyki, którą tutaj, znaczy no, z kontekstu, tak, który tutaj omawiałem, mówiłem na tym filmie, także kończę. Zresztą i tak już powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Wydaje mi się, że na tym filmie przekazałem Ci wystarczająco dużo wiedzy, w jaki sposób zacząć tworzyć swoje życie, programować swoje życie, ok? Trzymaj się, cześć, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ja już muszę wracać, zwróć uwagę, chmury się zbierają. A ja mam do domu daleko. No, na rowerze to nie będzie daleko, tak, z pół godziny będę w domu, ale... No, ale kawałek jest, jakieś 10 km. Ok, trzymaj się. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. I oczywiście życzę Ci powodzenia w osiąganiu wszelkiego rodzaju sukcesów w Twoim życiu. Trzymaj się, cześć. Narka, hej, pa, pa.